O, super. Dzień dobry, Aleksandra. Fajnie. Witamy Was w tym. W sumie tak patrzę właśnie za okno, trochę szarym dniu, jak to na jesień przystało. Ale mamy nadzieję wrzucić troszeczkę słońca. Power upsem w dniu dzisiejszym. Dzień dobry wszystkim. Dziękujemy za przywitanie. Słuchajcie, mamy taką prośbę. Poczekałem jeszcze dosłownie z minutkę lub dwie, bo mamy znacznie więcej uczestników zarejestrowanych niż dołączyło, chociaż i tak dołączyła spora grupa osób, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. I tak za minutkę myślę, że rozpoczniemy. Także jeszcze jest taki szybki moment do tego, żeby może zaparzyć sobie kawę. Okej. Hi, Lukas. Fajnie, mamy jakąś osobę obcojęzyczną. Właśnie przed samym webinarem rozmawialiśmy o tym, że może pokusimy się o przygotowanie takiego webinaru w języku angielskim. Także będzie możliwość skorzystania. A słuchajcie, a nie wiem, czy ktoś z Was był na jakimś naszym wcześniejszym webinarze właśnie z serii Pierwsze Kroki z? Na przykład ostatnio robiliśmy Pierwsze Kroki z Microsoft SharePoint. O, super. Bardzo się cieszę. To dla nas znak, że był interesujący i ktoś postanowił kontynuować z nami tę serię. Piotr, nie? To dobrze, to mam dobrą wiadomość dla Ciebie, Piotr, bo to nie jest, na pewno nie jest ostatni webinar. Czy będzie nagranie? Tak, będzie nagranie. Włączyliśmy nagrywanie, opublikujemy go na naszym kanale na YouTubie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Jesteśmy mocno aktywni na pewno na LinkedInie, także tam będziemy też ogłaszać rzeczy, które dzieją się na naszym YouTubeowym kanale. No dobra, słuchajcie. Jest godzina 9:02. Myślę, że nie ma co przedłużać. Materiału mamy sporo, więc będzie się troszeczkę rzeczy tutaj działo dzisiaj. A to możemy przeszedł już do omawiania naszego tematu, którym jest Power Apps. Mam nadzieję, że. Dobra, zaczniemy. Dla kogo są te warsztaty i dlaczego je organizujemy? Dlatego, że na co dzień. Rzeczywiście współpracujemy z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zauważyliśmy taką potrzebę korzystania z aplikacji, z takich stworzenia predefiniowanych, szybkich aplikacji, na przykład na podstawie procesów biznesowych. Coraz większa ilość firm chce automatyzować pewne rzeczy i właśnie tutaj z pomocą przychodzą tak naprawdę dwie usługi, jeśli chodzi o automatyzację. Jedna to jest Power Automate, który rzeczywiście tworzy takie automatyczne przepływy na podstawie tego, co chcemy zrealizować, a druga to jest jakby uzupełnienie tej pierwszej usługi, czyli możemy już sobie taki zautomatyzowany przepływ, możemy dorobić do tego interfejs i stworzyć z tego aplikację. Czego się dowiecie na dzisiejszych warsztatach? My wytłumaczymy Wam, czym są Power Apps, jakie dają nam możliwości, jaka jest funkcjonalność. Igor, który jest dzisiaj ze mną, pokażę Wam na takim środowisku demo, jak można stworzyć taką pierwszą aplikację na podstawie szablonu, albo jak można stworzyć taką aplikację zupełnie od podstaw. Ja przepraszam bardzo, bo właśnie teraz mówiąc, że Igor pokaże, nie przedstawiliśmy się, więc troszeczkę zrobimy dwa kroki wstecz. Ja do siebie przedstawię. Ja nazywam się Sebastian Dybiec, jestem głównym inżynierem w Alterity, a jest dzisiaj ze mną też Igor Zasadziński, który jest specjalistą od Power Appsów. Jest też osobą młodą, która się też wdraża i która no, dużo
czasu i pracy włożyła w to, żeby przygotować dla Państwa dzisiaj środowisko demonstracyjne. Co jeszcze dzisiaj zrobimy? No, nauczymy Was, jak stworzyć właśnie taką podstawową aplikację. Przedstawimy też Wam w ogóle PowerUpsa. Pokażemy, jak wygląda interfejs aplikacji, być może dla tych osób, które nigdy nie miały styczności, bo przypominam, iż ten webinar jest głównie adresowany do osób, które rzeczywiście stawiają pierwsze kroki z PowerUpsem. Zatem, mówiąc wprost i mówiąc krótko, być może nie będziemy przedstawiać dziś takich super zaawansowanych funkcji, a pokażemy, jak po prostu taką aplikację wyklikać. Na podstawie czego pokażemy? Właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, pierwsza rzecz to będzie na podstawie szablonu. PowerUpsy, zresztą tak jak na przykład Power Automate, zawierają w sobie naprawdę masę już predefiniowanych szablonów, z których możemy skorzystać. Możemy je też przystosować do naszych potrzeb i możemy bardzo szybko wdrożyć. Dzisiaj taką aplikacją właśnie predefiniowaną, szablonową, to będą wnioski urlopowe. Znaleźliśmy dosyć ciekawy szablon, który możecie wykorzystać w swojej organizacji. Możecie go również przystosować pod swoje potrzeby. A w dalszej części demo będziemy opowiadać o tym, jak stworzyć taką aplikację niemalże od podstaw, na podstawie listy SharePointowej. Mamy dla Was niespodziankę, tak jak za każdym razem na naszych webinarach. Na samym końcu naszego dzisiejszego webinaru przedstawię, właściwie podzielę się z Wami linkiem do bezpłatnej konsultacji. Taką bezpłatną konsultację będziecie mogli odbyć z nami one-to-one. I taka bezpłatna konsultacja może dotyczyć właśnie PowerUpsów, ale nie musi. Możecie skonsultować z nami właściwie wszystkie zagadnienia, które związane są z usługą Microsoft 365. Mam jeszcze gratis dla wszystkich, którzy zostaną do końca. Opowiemy, co to będzie. Niech to pozostanie póki co niespodzianką. Przejdźmy do kolejnego slajdu. I czym jest usługa PowerUps? W kilku słowach. Jest to usługa, która jest to rozwiązanie właściwie, które umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych. Jest to pewnego rodzaju platforma, która pozwala nam łączyć gotowe elementy w jedną całość. I teraz wyobraźmy to sobie w ten sposób, bo idealnym przykładem tutaj wydaje się porównanie na przykład do klocków Lego. I wyobraźcie sobie, że PowerUps to taka zielona lub szara płytka, czyli ta nasza podstawka. I do tego fundamentu możemy przyczepiać kolejne klocki, które mają różne funkcje. To rozwiązanie często określane jest mianem low-code bądź no-code, co oznacza, że bez znajomości kodu programistycznego użytkownik jest w stanie stworzyć taką aplikację od zera. Może to być aplikacja mobilna i może to być również aplikacja, która będzie uruchamiana na naszym komputerze stacjonarnym. Oczywiście osobom, które kiedyś dotknęły programowanie, będzie zdecydowanie łatwiej. Jednakże dosyć intuicyjny interfejs oraz możliwość skorzystania z popularnego drag and drop, czyli przyciągnij i upuść, pomogą mniej wprawnym użytkownikom na stworzenie takiej aplikacji. I teraz tak, te stworzone aplikacje mogą być używane na, tak jak powiedziałem wcześniej, na urządzeniach stacjonarnych oraz na urządzeniach mobilnych. I tutaj w przypadku urządzeń mobilnych może to być iOS, może to być Android. Do tego, jeśli mamy jakiś pomysł na aplikację, to możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, właściwie zainspirować się
gotowymi przykładami. Jeśli te szablony, właśnie te gotowe przykłady, spełniają nasze potrzeby w 100%, to możemy pokusić się po prostu o wdrożenie ich w firmie, ale jest również możliwość ich modyfikacji pod własne oczekiwania. I teraz, aha, właśnie, wróćmy jeszcze. Zobaczcie, właśnie tak jak na tym przedstawionym slajdzie, są takie trzy kroki, które musimy spełnić, aby zrealizować sobie aplikację. Czyli pierwsze, łączymy się do źródła danych. Takim źródłem danych może być po prostu formularz w Excelu, który jest umieszczony na przykład na naszym SharePoincie, czy też na naszym OneDrive dla biznesu. Potem tworzymy sobie aplikację, która łączy się do tego źródła danych, czyli pobiera dane. Może to być również pusta tabela, którą będziemy dopiero uzupełniać danymi. No i potem użytkujemy taką aplikację właśnie przy pomocy tych urządzeń, o których powiedziałem wcześniej. Teraz ta aplikacja może być hostowana na różnoraki sposób, bo ona może być jako odrębna aplikacja, czyli będzie dostępna w naszym Power Appsie, w naszej usłudze na portalu, może być wyhostowana czy też umieszczona na przykład w Microsoft Teams, ale na urządzenia mobilne mamy dodatkową aplikację, która może zawierać w sobie zbiór takich aplikacji utworzonych w Power Appsie dla nas, gdzie użytkownik wtedy ma dosyć szybki dostęp do wszystkich aplikacji, które są dla niego udostępnione. No właśnie, powiedzieliśmy, że może znajdować się na portalu i możemy korzystać z takiego Power Appsa. Teraz pytanie, gdzie znajdziemy tę usługę? Tutaj mamy tylko i wyłącznie dwa przykłady napisane, ale tak naprawdę właściwie w większości pakietów Microsoft 365, bo poza tym, że będzie to pakiet Microsoft 365 Business Basic, poza tym, że będzie to pakiet Microsoft 365 Business Standard, to pamiętajcie o tym, że jeśli macie wyższe pakiety z serii Enterprise, to tam również będzie usługa, która będzie nazywała się Microsoft Power Apps. Dodatkowo, przepraszam, to, co należałoby teraz jeszcze wspomnieć, to ten Power Apps w planie pierwszym, który znajduje się w tych pakietach, umożliwia nam korzystanie z łączników. Łączniki to są takie połączenia do na przykład źródeł danych albo do innych aplikacji. I tutaj mamy na myśli łączniki standardowe. Przepraszam bardzo. Dosyć niespotykana sytuacja, bo to dopiero 10. minuta mojego mówienia, a już siada mi głos. Ale to dlatego, że jestem troszeczkę przeziębiony. Dobra, kontynuujemy. Mam nadzieję, że dam radę. Natomiast to są te łączniki, możemy podzielić na łączniki standardowe i łączniki premium. Łączniki premium zazwyczaj odnoszą się do jakichś aplikacji zewnętrznych niestandardowych i czasem musimy z nich skorzystać, aby na przykład nawiązać połączenie z jakimś zewnętrznym źródłem danych. I te łączniki premium dostępne są już niestety, ale w planach Power Apps, w planie drugim, który musimy sobie po prostu dokupić. Nie zawierają się one w tych pakietach, które są tutaj wymienione. I teraz tak. Aplikacje w Power Appsie możemy podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy taki rodzaj aplikacji to są aplikacje, które są tworzone na podstawie Canvy. I teraz tak. Jest to właśnie ta metoda przeciągnij i upuść, którą chcemy zastosować w naszej aplikacji i tworząc aplikację Canvy, rozpoczynamy od projektowania interfejsu aplikacji, a następnie łączymy ją ze źródłem danych. I aplikacje Canvy to są właśnie takie aplikacje też, które mamy dostępne w naszym Power Appsie przy pomocy szablonów.
O czym warto wspomnieć? Właściwie wszystkie te aplikacje, tu jest napisane, że aplikacje Canva będą działały jako aplikacje sieci web lub aplikacje na urządzenia mobilne. Właściwie wszystkie trzy typy aplikacji będą działały w ten sposób. No i rzeczywiście możemy korzystać tutaj ze źródeł danych. Tutaj przykładowo jest napisana lista programu SharePoint albo pulpit nawigacyjny programu Power BI. Drugi typ aplikacji to są aplikacje oparte na modelu danych. I ten typ aplikacji głównie jest stosowany kooperacji z taką usługą, która nazywa się Microsoft 365 Dynamics. Czyli jeśli macie wdrożonego Dynamicsa w swojej firmie, to rzeczywiście na podstawie modelu danych, który już jest tam zaimplementowany, możecie w dosyć szybki, prosty sposób wytworzyć sobie aplikację w Power Appsie, gdzie na podstawie tego modelu danych automatycznie generowany jest dosyć atrakcyjny interfejs użytkownika. Trzecią możliwością, jest to na razie wersja zapoznawcza, są to karty Power Appsowe. I są to takie naprawdę mikroaplikacje z osadzonymi właśnie danymi, które przetrzymujecie na swoim środowisku Microsoft 365 oraz być może już z osadzonymi przepływami pracy, czyli z Power Automate'em. I mogą być one wykorzystywane jako zawartość w innych aplikacjach, czyli może być dodana karta na przykład do jakiegoś zespołu w naszym Teamsie. OK, mam taki slajd. Czy kiedykolwiek mieliście moment aha? No mam nadzieję, że taki moment aha, czyli aha, to tak to się robi, będziecie mieć właśnie po tym, jak Igor przedstawi Wam rzeczywiście, w jak prosty sposób można skorzystać z takiego Power Automate. Zatem teraz nie pozostało mi nic innego, tylko oddać głos tutaj Igorowi. A Igor przedstawi Wam w pierwszej kolejności, jak stworzyć taką prostą aplikację na podstawie szablonu. Zatem Igor, Dzięki, oddaję Ci Sebastian. głos. Działaj. Więc na początku, może jak dostać się do Power Appsów? Aby dostać się do takich Power Appsów, jak już Sebastian wspomniał, potrzebujemy mieć konta z licencją w Microsoft 365. Logujemy się na właśnie nasze konto, używając strony portaloffice.com. Ja już jestem tutaj zalogowany. I aby odnaleźć Power Appsy, musimy wejść w 9 kropek w lewym górnym rogu. I jeżeli Power Appsy nie wyświetlają nam się od razu tutaj w aplikacjach, klikamy na wszystkie aplikacje i szukamy ich tutaj. Następnie, aby taką aplikację stworzyć, klikamy w Create po prawej stronie i przewijamy w dół. I jak Sebastian tutaj wcześniej powiedział, opcji jest naprawdę wiele, poczynając od helpdeska, przez nasze wydatki, albo nawet do to-do list. Ale ja chciałbym zademonstrować jak stworzyć taką aplikację na podstawie leave request, czyli wniosków urlopowych. Klikamy w taką aplikację i otwiera nam się takie okienko. I tutaj możemy taką aplikację nazwać oraz wybrać jej format na komputer łamane na tablet albo na telefon. My chcemy zrobić aplikację na komputer. Klikamy Create i czekamy, aż nasza aplikacja zostanie zrobiona. Tak, tutaj chwilka takiej przerwy. To ta aplikacja, w zależności od złożoności, to może potrwać, tak jak teraz widzicie, dosłownie kilka sekund. Czasem może to zająć odrobinkę więcej. Natomiast zazwyczaj trwa to bardzo szybko. Tutaj nas się pytają o zgodę i klikamy allow, żeby się zgodzić. Dlaczego jest ta zgoda? Dlatego, że aplikacje Power Apps są
uruchamiane w danym kontekście. Ta aplikacja o wnioski urlopowe jest wykonywana w kontekście właśnie użytkownika, do którego jest Igor teraz zalogowany. Zatem usługa zapytała o zgodę dostępu do aplikacji, które będą wykorzystywane też pobocznie. Tam była chyba, z tego co widziałem, po pierwsze zgoda do OneDrive'a, na którym będzie hostowana ta aplikacja, a po drugie chyba zgoda do wysyłania powiadomień z Microsoft Outlook. No dobrze. I tutaj odpala nam się interfejs tworzenia takiej aplikacji. Natomiast jak takiej aplikacji użyć? Może inaczej. Jak taką aplikację przetestować, czy w ogóle działa? W bardzo prosty sposób w tym interfejsie, jeżeli chcemy przetestować jakąś funkcję, trzymamy Alt, a następnie klikamy na taką opcję. Albo jeżeli nie chcemy za każdym razem właśnie trzymać altu i klikać, możemy zlokalizować taki przycisk tutaj pod tytułem Preview App, albo kliknąć guzik F5. I wtedy odpala nam się widok aplikacji, tak jakby była, gdy była opublikowana już. Więc przetestujmy taką aplikację. Klikamy Create Request. I tutaj widzimy różne opcje na to, jakiego typu jest ten wniosek urlopowy. My chcemy wysłać wniosek o wyjazd na wakacje. I tutaj możemy wybrać datę, do kiedy ten wyjazd trwa. Tutaj możemy zmienić do kogo, do jakiego menedżera to wysyłamy. Kwotę wyślę do tego samego użytkownika. Następnie wpisujemy, co to za urlop. Tutaj pamiętajcie też, że zobaczcie, ta aplikacja w tym momencie jest po angielsku, bo ona tak została stworzona, ale wszystkie te pola możecie zmienić sobie na przykład na nazwy polskie, zostawić sobie tę mechanikę, która jest pod spodem, ona będzie nadal działała, natomiast interfejs przystosujecie do tego, aby wyświetlane było w języku polskim. Dobrze. Klikamy Submit Request, czyli klikamy I Wyślij do tutaj, jak akceptacji. Państwo widzicie, pojawiło nam się nasz wpis. Ale teraz, jak to wygląda od strony takiego menedżera? Aby to zobaczyć, klikamy Logout, Login as Manager. I tutaj, kiedy klikniemy na taki wpis, mamy dwie opcje. Możemy albo zaakceptować taki wpis, albo go odrzucić. Kiedy klikniemy którąkolwiek z tych opcji, odpala nam się kolejne okienko i tutaj możemy wpisać uzasadnienie naszej decyzji. I jak widzimy, jest zaakceptowany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację szablonów. Jak dobrze widzimy, wszystko działa perfekcyjnie. Dobra, fajnie. Dzięki, Igor. Rzeczywiście wdrożenie takiej aplikacji z szablonów wydaje się banalnie proste. Wróćmy może jeszcze na chwilkę do interfejsu takiej aplikacji. Możesz jeszcze raz kliknąć taką aplikację, bo chciałem chwilkę jeszcze opowiedzieć o tym, co możemy zrobić. Okej, ona jeszcze raz się tutaj nam generuje. Ja wiem, że to jest coś, co nie przewidzieliśmy w naszym scenariuszu i teraz wydaje się być zaskoczony, ale chciałbym jeszcze, abyśmy chwilkę poopowiadali naszym użytkownikom, jak wygląda w ogóle interfejs PowerAppsa i że możemy kliknąć niemalże w każdy element i zacząć edytować taki element. Czyli zobaczcie to, że my wygenerowaliśmy aplikację, a następnie ją po prostu przetestowaliśmy. To jest jedna rzecz. Natomiast zobaczcie, że po lewej i po prawej stronie mamy interfejsy do zmiany różnych pól. I na przykład, jeśli klikniemy w Login as an employee, to też po prawej stronie te formatki nam się zmieniają. Tutaj Czyli na właśnie przykład, możemy zmienić język. dokładnie,
Na przykład możemy w tym momencie zmienić sobie nazwę. Już nie będzie to login as an employee, tylko będzie zaloguj się jako pracownik. Zobaczcie, to co jest fajnego w Power Appsie, to naprawdę nie musimy tutaj znać języka programowania. Wszystko niemalże możemy wyklikać, klikając w odpowiednie pola interfejsu. Teraz ja zapowiem być może, znaczy zapowiem to, co będzie się działo za chwilkę, bo wymyśliliśmy też z Igorem taki dosyć ciekawy scenariusz, przynajmniej tak nam się wydaje. Bardzo często w organizacjach występuje taka potrzeba, żeby rozliczać na przykład czas pracy, czyli w firmach, często w firmach usługowych podstawą do rozliczeń z klientami jest z reguły czas pracy. Dość często dane o przepracowanych godzinach rejestrowane są w notatnikach lub w różnych plikach, które zapisywane są bardzo często na przykład lokalnie na komputerach, przez co dostęp do takich danych jest po prostu ograniczone. Raporty o przepracowanych godzinach bardzo często przesyłane są tygodniowo lub miesięcznie, co powoduje, że menedżerowie nie mają dostępu do danych w czasie rzeczywistym. I teraz takim remedium na te problemy może stanowić taka aplikacja dla firm, która będzie rejestrowała czas pracy na przykład na projektach albo w ogóle czas pracy danego pracownika i taka aplikacja mogłaby być też zbudowana przy pomocy usługi Microsoft Power Apps. Mówimy tutaj właśnie o timesheetach. I w tym momencie również oddaję głos Igorowi, który pokaże Wam, jak taką aplikację zbudować, ale już nie na podstawie szablonu. Nawet nie pokusiliśmy się o to, czy rzeczywiście taki szablon się tutaj znajduje, a właściwie od samych podstaw przy wykorzystaniu dodatkowego narzędzia, które nazywa się SharePoint List, czyli usługi, która właściwie może być dla nas taką podstawową bazą danych do przetrzymywania właśnie informacji na temat zutylizowanych czy też wykorzystanych godzin na danym projekcie. Także Igor, przekazuję Ci głos. Jak już Sebastian wspomniał, żeby taką aplikację stworzyć, potrzebujemy właśnie najpierw danych, właśnie listy SharePointowej. I jak taką listę SharePointową stworzyć? Wracamy do naszego Microsoft 365, naszego Office'a i ponownie klikamy w 9 kropek i szukamy aplikacji SharePoint. I potrzebujemy najpierw, żeby stworzyć taką listę SharePointową, potrzebujemy najpierw witryny, na której taką listę moglibyśmy właśnie stworzyć. Ja tutaj jestem częścią kilku witryn. Jako że to jest środowisko testowe, to wykorzystamy po prostu witrynę, którą już stworzyliśmy, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Power Appsem, to zobaczycie w lewym górnym rogu możecie kliknąć utwórz witrynę i wtedy wybieramy w następnym kroku witrynę dla zespołu, a na tej witrynie osadzimy listę SharePointową. Żeby nie czekać, żeby nie predefiniować, czy ten nie definiować w ogóle takiej witryny. Robiliśmy to na jednym z naszych ostatnich webinarów. Skorzystamy z witryny, którą już mamy. I teraz nie wiem, Igor, którą chcesz wybrać? Power Apps Timesheet. Okej, niech będzie to Power Apps Timesheet. Jest to witryna, na której osadzimy listę SharePointową. Listy SharePointowe są osadzane właśnie na witrynach SharePointowych. Jak taką listę SharePointową stworzyć? Klikamy w nowe. I tutaj mamy parę opcji, wybieramy opcję listy. I listę SharePointową możemy, również jest parę opcji stworzenia jej. Możemy ją stworzyć z istniejącej już wcześniej listy SharePointowej. Możemy ją stworzyć na podstawie scoresheetu w programie Excel, albo możemy stworzyć ją od samego początku.
My chcemy Zobaczcie, skupić ją po tutaj też początku. się zatrzymam na chwilkę. Igor, ty już sobie twórz tę listę od samego początku, czyli nadaj jej nazwę, może opis, to niekoniecznie. Natomiast zobaczcie, była tam opcja na przykład stworzenia listy SharePointowej na podstawie Excela. Ten Excel też musi być odpowiednio przygotowany, bo przynajmniej dane, które są w tym Excelu, muszą być przekształcone na tabelę, ale rzeczywiście taka lista SharePointowa może czytać wtedy nagłówki tej tabeli i te nagłówki wstawić tutaj jako kolumny naszej listy SharePointowej. My to zrobimy ręcznie, tak żebyście mieli pełną wiedzę, jak tworzyć taką listę SharePointową. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o listy SharePointowe. Jak tutaj pewnie widzicie, jest już jedna kolumna. Jest to kolumna tytuł. I ta kolumna jest bardzo specyficzna, ponieważ nie możemy jej usunąć, ani nie możemy jej za bardzo edytować. Jedyne, co możemy z nią zrobić, to zmienić jej nazwę bądź ją ukryć. Ok, I my rozumiem, że zmienimy tutaj nazwę. Zmienimy nazwę na czynność. Dobra, niech będzie to nasza czynność. Co ma się zawierać w takim timesheet'cie? Czy zrobimy go bardzo prostego? Czyli będziemy chcieli badać nazwę, znaczy będziemy chcieli pobierać od użytkownika nazwę czynności, czy też nazwę projektu. Będziemy chcieli, aby użytkownik wprowadził jaki czas poświęcił na tę daną czynność. I będziemy chcieli też automatycznie jakby zapisać informacje na temat tego, który użytkownik wypełnił dany wiersz w naszej liście SharePointowej. Czyli dobra, przechodzimy dalej, Igor. Dobrze, potrzebujemy metody, żeby ten użytkownik wprowadzał czas i najlepszą taką metodą jest utworzenie kolumny liczby i utworzenie dwóch takich kolumn, jedną nazwać godziny, a drugą nazwać minuty. Okay. Dobrze. I teraz jak sprawić, żebyśmy widzieli, który użytkownik to wypełniał. Bo tutaj nie ma kolumny, której potrzebujemy w właśnie dodawaniu kolumny. Taka kolumna już jest, jest ona predefiniowana, tylko jest ona w widoku. Więc okay. Wchodzimy w edytuj bieżący widok. Dobra. To jest dla nas fajna informacja. Zobaczcie, tutaj mamy sporą ilość kolumn, które już tam gdzieś się odnoszą do naszego środowiska Microsoft 365. Te trzy pierwsze, które zostały stworzone, one już są zaznaczone jako widoczne, ale możemy sobie też wybrać kolejną taką kolumnę. I tutaj chyba z tego, co pamiętam, to będzie utworzone przez, utworzone prawda, Igor? przez, prawda. Dokładnie. Która jest predefiniowana i rzeczywiście będzie pobierała dane zalogowanego użytkownika, który aktualnie będzie wypełniał właśnie takiego timesheeta. Czyli co? Zaznaczamy klikamy utworzone przez. Utworzony przez i chcemy zmienić pozycję tej kolumny od lewej na okay. pozycję pierwszą. I teraz, żeby taki widok zapisać, klikamy na guzik OK na samej górze z tej strony, bądź na samej dole tej strony. Okay. I jak sami widzimy, teraz nasz timesheet wygląda w ten sposób. Ja tutaj stworzę parę wpisów na potrzeby testów późniejszych. Dobra, stwórz jeden lub dwa wpisy i spróbujmy wygenerować aplikację. Teraz zobaczcie, Igor, po prostu wypełni nam to danymi, tak żebyśmy zobaczyli też, jak to wygląda w Power Appsie, a za chwilkę na podstawie właśnie tej stworzonej listy wygenerujemy też, tak praktycznie rzecz biorąc, automatycznie aplikację, która już będzie zawierała dla nas interfejs. I pokażemy Wam też być może, jak ten interfejs troszeczkę zmienić. Czyli co? Mamy nowy element, tworzenie reklamy, 4 godziny i 0 minut. Super. No dobrze, mamy parę wpisów, mamy nasz timesheet. Co teraz? Wracamy do naszych Power Appsów, a następnie ponownie w Create. Mamy parę opcji. Możemy stworzyć aplikację zupełnie od zera. Nie będziemy mieli tam absolutnie nic. Mhm.
ale możemy też stworzyć listę na podstawie listy SharePointowej. Aplikację na podstawie listy SharePointowej, dokładnie. Czyli wybieramy tą opcję SharePointa i teraz zobaczcie, wybieramy sobie użytkownika, w kontekście którego realizujemy tę aplikację i teraz będziemy mieli... Przepraszam na moment, tutaj mi kod przeszkadza, muszę go zamknąć, bo jak ja tutaj coś robię, to siedzi i atakuje mój kursor i to mi przeszkadza bardzo. Dobra, to wracamy tutaj szybciutko, czyli w kontekście jakiego użytkownika robimy, a po środku, jak już klikniemy w tego użytkownika, mamy dostęp do witryn, do których ten użytkownik ma dostęp. Dobra, już ci nie przeszkadzam. Klikamy w... Ale to musimy powiedzieć, że kliknęliśmy w witrynę, w której przed chwilką stworzyliśmy sobie taką listę. I jak tutaj widzimy naszą listę, klikamy w nią, klikamy connect. I w zależności od tego, jak obszerna jest taka lista, no to ten proces może zająć krócej lub dłużej. Tylko, że nasza lista w tym nie jest zbyt obszerna, no to nie powinno nam to zająć zbyt długo. W tym momencie usługa Power Apps na podstawie listy właśnie tworzy nam za nas właściwie interfejs takiej aplikacji. Zobaczcie, ten interfejs wygląda dosyć atrakcyjnie, bo zawiera właściwie wszystko to, czego potrzebujemy, czyli mamy aplikację Timesheet i mamy już te wpisy, które też stworzył Igor na potrzeby prezentacji. Co możemy z tym dalej zrobić, Igor? Co możemy zrobić? Może nam się nie podoba za bardzo kolejność, w której są nasze właśnie kolumny tutaj. Jasne. Ja bym zrobił tak, jeśli mogę ci coś zasugerować, że na przykład chciałbym, żeby u góry znajdował się użytkownik, a na dole dopiero nazwa czynności. Czy jesteśmy w stanie to zrealizować? Nic prostszego. W opcji Fields klikamy Edit i tutaj właśnie widzimy, możemy zmienić ich kolejność. Super. I chcieliśmy, żeby tutaj był użytkownik, więc szukamy utworzone przez, klikamy na utworzone przez, zmieniamy opcję, bo tutaj mamy parę opcji. Możemy wyświetlać e-mail takiego użytkownika. Okej, ja bym chciał, żeby to była nazwa wyświetlana. Możemy wyświetlać nazwę, możemy wyświetlać job title, możemy też wyświetlać właśnie dział, w którym pracuję. Ale jak Sebastian wspomniał, chcemy wyświetlać nazwę. I teraz musimy poprzednią nazwę zmienić i tutaj musimy dać title, czyli naszą pierwszą kolumnę. No i jak widzimy, teraz wygląda to fajnie, bo rzeczywiście u góry jest tak, jak chciałem. Jest u góry użytkownik, na dole mamy nazwę czynności, a poniżej mamy w ogóle ilość godzin, która została nad tym czynnością spędzona. I jeżeli chcemy, możemy wejść w taki wpis i zobaczyć detale takiego wpisu. Świetnie. No przetestujmy tę aplikację, może tutaj. Stwórzmy wpis. Dokładnie. No. Zobaczcie, weszliśmy w tą opcję testowania aplikacji już z poziomu samego Power Appsa, tak jak pokazywaliśmy to przy okazji szablonów. Ja teraz też widzę, że no mamy te rzeczy, które nam potrzeba, ale pojawiły się też jakieś załączniki. Przypuszczam, że to była jakaś kolumna, która była predefiniowana. No i Power Apps gdzieś tam dorzucił ją sobie jako interfejs naszej aplikacji przy wypełnianiu nowego zadania. Będziemy chcieli też usunąć te załączniki, za chwilkę pokażemy. Także może wyjdźmy na chwilkę z testowania aplikacji. Zobaczcie, jesteśmy od razu na tym oknie. Nic prostszego. Zaznaczamy taki element, który rzeczywiście jest nam zbędny i po prostu go usuwamy. Usuwamy. Poczekaj, Igor, bo teraz tak, wszedłeś w... No to już troszkę za późno. Już trochę za późno, ale... Kliknęliśmy w dany element, to kliknij na przykład w minutę. Możemy, chociaż to w sumie dobrze, bo możemy cofnąć w razie czego, więc to nie jest problem. To spróbujmy.
Widzisz? Co Przeusunięty. nam wybije? O, Przeusunięty. jest, 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 spokojnie. Dobra. No to jeszcze raz. Przechodzimy na drugi ekran. To nie było, to było tutaj. Okej. I teraz po kolei. Zaznaczamy dany element, który nam się nie podoba, który jest niepożądany. Następnie co Klikamy robimy? Edit, Klikamy ponownie w Edit. filtr. Dokładnie. Bo tego I akurat tutaj nam brakowało. się pokazują wszystkie te pola. Wszystkie pola, które mamy predefiniowane, zobaczcie, możemy sobie jeszcze dodatkowo zdefiniować. I jedno z tych pól to są właśnie załączniki. Nie chcielibyśmy mieć tego pola. Zatem klikamy w trzy kropki obok załączników i po prostu wybieramy opcję usuń, czyli remove. Okej, teraz wygląda to znacznie lepiej. Przetestujmy Igor tą aplikację, zobaczmy, czy ona działa. Dobrze, więc tutaj wpisujemy czynność. Zapędziłem się trochę. I tutaj nam się pojawił ten wpis, ale zobaczmy, czy ten wpis pojawił nam się w timesheetach. Co prawda tutaj go jeszcze nie widać, ale to dlatego, że strona nie była jeszcze odświeżona. Odświeżamy Dobra. stronę i proszę bardzo, pojawił nam się nowy wpis. Czyli wiemy, że Świetnie. aplikacja działa. Dobra, ale jeszcze I wróćmy do tej aplikacji, bo teraz zobacz. Widzę, że mamy moda administratora, który gdzieś nam to wypełnił, ale gdzieś nam tu chyba uciekła ta informacja na temat nazwy czynności. Czy możemy to zmienić? Bo widzę, że dwukrotnie jest A, prawda, pokazywane. bo No cofnąłem to tą. dobra. To zmieńmy. To jeszcze raz dla powtórzenia. Czyli naciskamy sobie w element, To który było chcemy w zmienić. cały filc. Teraz Dobra, może jest tak być. dobrze. Super. No i co dalej? Mamy stworzoną mapkę. Działa ona w porządku. Oczywiście pewnie należałoby ją mocniej przetestować. Być może moglibyśmy jeszcze dopisać jakieś funkcjonalności. Pamiętajcie, że ta lista SharePointowa też może nam się zmieniać, więc możemy generować sobie kolejne wersje naszej aplikacji. No to teraz chyba wypadałoby, Igor, żebyśmy taką aplikację komuś udostępnili. Co ty na to? Dobrze. Na początku taką aplikację musimy zapisać zmiany w niej wprowadzone, więc klikamy w zapisz w prawym górnym rogu. Nazywamy taką aplikację. O, To tutaj może widzę, timesheet że głębiej jeszcze czekać. stworzyłem taką. Zrób timesheet głębiej. Dobrze. Czekamy, aż się nam zapisze. Okej, a gdzie ty widzisz jakiś stan? Aha, okej, przed chwilką Tutaj, też tutaj widziałem, że było. coś mignęło. Dobra. I kiedy taka aplikacja jest już zapisana, to możemy bez problemu wyjść z interfejsu. I teraz, Okej. gdzie taka aplikacja jest? Jest ona w zakładce Apps. Jak tutaj widzimy, są już na aplikacje. Tutaj widzimy nasz timesheet webinar. I teraz, jak taką aplikację udostępnić? Klikamy w trzy kropki po prawej stronie jej nazwy i klikamy Share. Teraz możemy wybrać użytkowników. Wybierzmy tam dwóch, trzech użytkowników, których pomyślemy. Okej, to wybierzmy. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać też od strony użytkownika, tak? Oczywiście. Świetnie. Tutaj możemy wysłać im wiadomość e-mail i możemy No ją to wydrukować. zdefiniujmy na przykład, zapraszam do korzystania z timesheetów. Zobaczymy przy okazji, w jaki sposób ta informacja zostanie przekazana. Dobra, moglibyśmy też to określić dodatkowym jakimś obrazkiem. Moglibyśmy dodatkowo nadać uprawnienia do takiej aplikacji, czyli na przykład współwłaściciela, tak aby osobom,
którym na przykład udostępniam taką aplikację, nie tylko udostępnił samą działającą aplikację, ale oni przy zaznaczeniu tego co-owner, czyli współwłaściciel, mogliby również edytować taką aplikację. Tutaj akurat stworzyliśmy już aplikację dla użytkowników końcowych, więc nie chcemy im dawać takich uprawnień. Wydaje mi się, popraw mnie, jeśli się mylę, Igor, że teraz już należy kliknąć po prostu przycisk share. Dobra. No to co? Rozumiem, że teraz wysłaliśmy zaproszenie do takiej aplikacji. Tak, ja już tutaj jestem zalogowany na jednego z tych użytkowników. Czyli na Adel. Okay. Adel. Gdzie ta informacja na temat udostępnionej aplikacji powinna się pojawić? Powinna być w Outlooku, więc dobra, sprawdźmy to. I jeszcze się nie pojawiła, co dobra, prawda. A ona tutaj, ona tutaj. Ale właśnie jest. Właśnie wskoczyła. Dobra. Teraz zobaczcie, użytkownik otrzymuje informację, tak jak w przypadku, nie wiem, udostępnionego pliku dla użytkownika, że aplikacja Timesheet Webinar została udostępniona właśnie dla Ciebie. I teraz mamy dwie możliwości. Zobaczcie, są dwa predefiniowane przyciski. Możemy uruchomić taką aplikację albo uruchomić ją w Microsoft Teamsach. Ja nie wiem, co tutaj przewidzieliśmy na nasz webinar. Co pokazujemy? Możemy odpalić ją na Teamsach na przykład, zademonstrować, jak to wygląda. Super, to ja jestem za tym. Tutaj co prawda mam Teamsy zainstalowane na komputerze, jednakże jestem na nich zalogowany i nie chcę się z nich wylogować, więc skorzystamy kontynuujemy z webowej aplikacji wersję. Teamsa. W porządku. Dobra, ładuje nam się nasz Teams. I tutaj też w zależności od tego, do jakich zespołów mamy dostęp. Widzisz. Oj, oj. No dobra, zdarzyło się. Spróbujmy być dobra. Może jeszcze raz, bo to powinno bo się nam udać. Czasem po prostu taka aplikacja może się chwilę publikować. W zależności od tego, jak złożona jest to i w zależności od dnia i godziny, może dobra, się klikamy. generować. Jeszcze raz. Nawet do podczas paru tego, minut. Jak robiliśmy testy, wszystko wychodziło bez żadnego problemu, więc mam nadzieję, że i tutaj się uda. Niedobrze. Dobra, a spróbujmy być może do Adel. Mamy aplikację, którą zrobiliśmy, nie wiem, wczoraj jeszcze podczas prób. Czy możesz nam pokazać? Wejdźmy z powrotem w Outlooka. Tak, i kliknijmy w tego maila z wczoraj. I może tutaj kliknijmy Run in Microsoft Teams. Jest to dokładnie taki sam timesheet, który zrobiliśmy w dniu wczorajszym. Zobaczymy, być może ten się opublikuje. Chyba, że jest jakiś błąd akurat z usługą w tym czasie, co też się czasem po prostu zdarza, wtedy trzeba poczekać kilka minut. No, Nie, ale ta się akurat opublikowała. Zobaczcie, to jest analogicznie podobna aplikacja, nazywa się tylko Timesheet Test i teraz rzeczywiście możemy ją dodać do któregoś z zespołu, zobaczcie, albo albo do do czatu. któregoś z czatów, które mamy na przykład z jakimś użytkownikiem. Ja bym preferował, żebyśmy dodali ją do zespołu. Klikamy w zespół. Świetnie. I teraz tak, mamy listę zespołów, w którym Adel gdzieś tam egzystuje. Ja bym preferował, Igor, żebyś może wybrał ten ostatni General Sales. Świetnie. I klikamy teraz Setup a Tab. I taka aplikacja powinna nam się za chwilkę znaleźć jako osobna karta. Klikamy Save. Tutaj możemy jeszcze opublikować postować. Post. Publikować w kanale wpisy, że karta została opublikowana. Klikamy Save. Musimy chwilkę poczekać, ale zobaczcie, w kanale General jest taka aplikacja, została taka aplikacja opublikowana. I to był jeden ze sposobów, właściwie to jest jeden ze sposobów, z której z takiej aplikacji na przykład na desktopie możemy skorzystać, ale jest też drugi sposób, czyli możemy ją uruchomić bezpośrednio z poziomu Power Appsa. Tu już wróćmy spróbujmy do niej. Igor, Spróbujmy z tą nową. Dobra. Kliknijmy Run the App.
I wtedy zobaczcie, wchodzimy już bezpośrednio w środowisko Power Apps. Rzeczywiście musimy znów pozwolić, żeby ta aplikacja uruchomiła się w naszym kontekście, w kontekście naszego użytkownika. No i zobaczcie, mamy aplikację, która jest dla nas dostępna. Możemy kliknąć. Stwórzmy może wpis, żeby zobaczyć, że to faktycznie z innego użytkownika jest. Dobra, no to śmiało. Jest ok. I tutaj jest post i zobaczmy, jak tam na naszej liście SharePointowej to wygląda. Dobra. Jest. Jest post. Świetnie. Czyli widzimy, że aplikacja, którą stworzyliśmy, nie wiem, niecałe 10 minut działa dla nas prawidłowo. Oczywiście to był przykład. Dziękuję Ci bardzo, Igor. Bardzo fajne demo. To był przykład naprawdę prostej aplikacji. Pamiętajcie o tym, że stworzenie, może możecie stworzyć tę listę, która jest znacznie bardziej skomplikowana. Tutaj widziałem w międzyczasie na czacie pan Kamil pytał, czy na przykład taka lista mogłaby zawierać pola, które będą już predefiniowane, jakaś lista wybierana. Oczywiście, że tak. Nie ma z tym żadnego problemu. Czyli w samej liście tworzymy już pola, które są predefiniowane. I potem generujemy znów apkę i ta apka rzeczywiście powinna zaciągnąć taką listę predefiniowaną. Dobrze, słuchajcie, zostało nam... Tu widzę pytanie na czacie, na które odpowiem. Czy można ustalić tak, żeby pracownik wpisujący swoją czynność nie wiedział czynności innych? Można, jednakże to jest troszkę bardziej skomplikowane. I do znaczy, tego... Od razu powiemy, że jest to związane z widokami, czyli trzeba było porobić widoki dla danych użytkowników, ale myślę, że sensowniejszą opcją byłoby multiplikowanie takiego timesheetu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że rzeczywiście dokładnie z takim samym wyzwaniem spotkaliśmy się z Igorem przy tworzeniu jednym z naszych wewnętrznych projektów właśnie timesheetowych. I taka lista, która zawiera kilkunastu użytkowników, bardzo często, bardzo trudno steruje się potem takimi widokami i ogranicza uprawnienia do widoków. Zatem lepszym rozwiązaniem według nas jest stworzenie po prostu zmultiplikowanie takiej listy timesheetowej dla każdego użytkownika. Ale jest również możliwość, odpowiadając wprost na to pytanie, rzeczywiście ustawienie konkretnego widoku. Właśnie z samej listy jest to trudniejsze do wykonania, ale jeśli chodzi o Power Appsa, w Power Appsie moglibyśmy wyświetlać tylko i wyłącznie na przykład zadania danego użytkownika, a dla samego użytkownika nie dajemy już mu jakby dostępu do samej listy, więc wtedy on ma możliwość tylko wyświetlania swoich zadań przy pomocy aplikacji. Czy można wyświetlać godziny i minuty w jednym wierszu? Tak, można układać te pola tak, jak się chce. Także nie ma z tym najmniejszego problemu. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to wpisujcie je na czacie. Pozwólcie, że ja przejdę już do naszej prezentacji. U kogo zadziałają takie rozwiązania Power Appsowe? Wymieniliśmy tak naprawdę kilka branż, ale chciałbym powiedzieć, że praktycznie u wszystkich, gdzie są jakieś procesy biznesowe, gdzie możemy coś przyspieszyć, zautomatyzować, zrobić jakiś fajny interfejs. Czy użytkownik aplikacji musi posiadać jakąś licencję na Microsoft 365? Tak, musi posiadać licencję na Microsoft 365, żeby korzystać z aplikacji, które są zbudowane w Power Appsie. Jakby nie ma możliwości, żeby użytkownik bez licencji mógł z nich korzystać. Przechodzimy dalej. Dalej mamy kilka opinii firm, którym już pomogliśmy. Czyli zaczęło się to właśnie rzeczywiście tak, że firmy te skorzystały z naszych konsultacji, skonsultowaliśmy dany projekt, akurat ta firma
zdecydowała się na szerszą współpracę, czyli poza tym, że pokonsultowaliśmy, to doszło do wdrożenia, które realizowaliśmy. Przeprowadzaliśmy też szkolenie. I teraz, dlaczego był właściwie ten webinar? Dlatego, że mamy też takie jakby misje ze swojej strony. Moglibyśmy zająć się tylko sprzedażą usług Microsoft 365, a nie dawać dodatkowego wsparcia dla tych usług, czyli na przykład nie konsultować bądź też nie wdrażać. No, ale tak jak jest napisane, jest spora wtedy szansa, że nic by się nie zmieniło, bo bardzo często spotykamy się z takim scenariuszem, że firmy korzystają z usług Microsoft 365 po to, żeby zapewnić użytkownikom podstawowego rodzaju oprogramowanie, czyli Worda, Excela, PowerPointa, a zupełnie nie widzą, że mamy tam do dyspozycji dużo innych usług. My mamy taką misję, że tak jak widzicie w dniu dzisiejszym, staramy się zapoznać z tą mnogością usług, podpowiadać naszym klientom, że możemy skorzystać z jakiejś usługi, która już jest dla nich zbudowana, nie trzeba wyważać wcale już otwartych drzwi i czegoś na przykład pisać od początku. Kolejna opinia, może ją sobie przeskoczmy. Co otrzymasz na naszej bezpłatnej konsultacji? I tutaj wypadałoby, żebym przekazał Wam już linka do takiej bezpłatnej konsultacji. Proszę bardzo. Jeśli chcecie się na nią zapisać, to wystarczy kliknąć w link. On prowadzi do formularza. Na pewno odezwiemy się do wszystkich, którzy ten formularz wypełnili. Co możecie się spodziewać na takiej bezpłatnej konsultacji? Możecie się spodziewać przede wszystkim odpowiedzi na Wasze pytania. Bardzo chętnie też wysłuchamy takiej krótkiej opowieści o tym, jak wygląda praca Waszej organizacji. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często wtedy zradzają nam się też pomysły, co możemy Wam rekomendować, z jakich usług moglibyście zacząć korzystać, być może co należy gdzieś tam zmienić, zrobić jakieś udogodnienie. Także staramy się być na takich konsultacjach bardzo merytoryczni, żeby nie marnować Wam czasu. Opowiedziałem też na samym początku, że będzie gratis. I zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy musicie posiadać już licencję Microsoft 365. My jako partner Microsoftu mamy taką możliwość, że możemy zaproponować Wam wersję trialową, czyli taką wersję próbną, 30-dniową, która to pakietu Office, będzie to pakiet Microsoft 365 Business Standard, który to jak widzieliście wcześniej również zawiera usługę Microsoft Power Apps i dzięki temu, nawet być może jeśli macie już jakieś środowisko firmowe, a chcecie mieć dodatkowe środowisko testowe, możecie na przykład przy pomocy również tego formularza, który umawia Was na konsultację, zapisać się na konsultację, powiedzieć nam, że rzeczywiście potrzebujecie takiego środowiska i poza tym, że wygenerujemy dla Was takie środowisko, to jeszcze powiemy Wam, jak zrobić pierwsze kroki w nowo utworzonym środowisku, czyli na przykład jak utworzyć użytkowników, przypisać do nich licencję, tak żebyście śmiało mogli wystartować w podróż z usługą Microsoft 365. Słuchajcie, jestem zaskoczony, bo chyba pierwszy raz udało nam się tak ładnie wyrobić w czasie. Jest godzina 9:59. Chyba na wszystkie pytania, które pojawiły się na czacie do tej pory, my, albo tutaj widzę też, że Olaf Leśniak dzielnie nas wspierał i odpowiadał również na pytania, więc na nie odpowiedzieliśmy. Jeśli macie jakieś inne pytania, to naprawdę nie krygujcie się, zapiszcie się na nasze konsultacje, postaramy się pomóc. A za dzień dzisiejszy, za tę ostatnią godzinę, bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję Wam ja w imieniu Igora i w imieniu też Również dziękuję. Olafa, który
który również właśnie, tak jak widzieliście, moderował nas, nasz czat i dzielnie nas wspierał. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Życzymy Wam przyjemnej reszty dnia. Do usłyszenia.